Hej, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym sobie pogadać trochę o nowościach z Ewy. Mam to dwie paletki do oczu. Pierwsza to jest Blanc Fusion, a druga to Caramel Melange. Są to przepiękne palety, właśnie do mnie przyszły. Zamówiłam je w poniedziałek 31 października, bo wtedy miały swoją premierę na Minty Shopie. Przy okazji jeszcze sobie widziałam Smoky, ale to o niej trochę później. Najpierw chciałabym powiedzieć kilka słów o tych. Jest to oczywiście dopełnienie już znanej wszystkim Cocoa Blend. Tak dla przypomnienia jeszcze Wam pokażę, jak ona wygląda. Bardzo często sięgałam po tą paletę, bardzo ją katowałam, ale z racji, że jest tak napigmentowana, tutaj nie widzę jakichś szczególnych braków w niej. I dopełnienie tej palety to są właśnie te dwie paletki. Można oczywiście kupić te trzy w takim trzypaku. Wtedy się oszczędza jakoś tak 20-40 zł, nie jestem pewna. Aczkolwiek ja z racji, że ta paleta jeszcze mi bardzo dobrze służy, postanowiłam kupić po prostu osobno je. Przejdę może najpierw do tej, która jakoś bardziej mnie inspiruje i która jest bardziej w moich upodobaniach. Mamy tutaj przepiękne kolorki. Najbardziej chyba podobają mi się te dwa. Są takie moje. Naprawdę takie pudrowe róże. Oczywiście mamy tutaj nietypowy kolor. Niektórzy mogą nie wiedzieć, jak go wykorzystać, ale jeżeli ktoś naprawdę lubi się bawić makijażem, to uwierzcie mi, że to będzie jeden z kolorów takich niepowtarzalnych w Waszej toaletce, więc chociażby dla tego jednego cienia warto kupić tą paletę, a już sprawdzałam wcześniej na dłoni pigmentację tego koloru i naprawdę zadziwiła mnie, ponieważ takiego koloru bardzo ciężko jest użyć. Takiego koloru bardzo ciężko jest uzyskać tak dobrą pigmentację. No ale nie pierwszy raz Ewa nas zaskakuje. Następnie przejdę do Caramel Melange. Jak widzimy, mamy tutaj tak ciepłą paletkę. Naprawdę każdy kolor ma w sobie taką ciepłotę. Po prostu, gdy na nią tylko patrzę, od razu ślinka mi leci, nie wiem czemu. Mamy tutaj 6 matowych cieni, następnie mamy 4 perłowe. Nie wiem, po którą będę sięgała częściej, ale generalnie lubię makijaże w matach, więc myślę, że tą, ponieważ mamy tutaj takie ciepłe kolorki, no ktoś by mógł powiedzieć, że one się zlewają ze sobą, ale naprawdę nic bardziej mylnego. Każdy cień ma w sobie coś fantastycznego. Następnie jeszcze chciałabym Wam pokazać tą Smoky. To już nie jest nowość od Ewy generalnie, ale no bardzo chciałam ją mieć, bardzo mi się podoba to, w jaki sposób ona jest tutaj przedstawiona, te cienie. Możecie sobie popatrzeć. I tak, jeżeli mamy tutaj większość matowych cieni, generalnie 8 matowych, 2 perłowe. I naprawdę jesteśmy w stanie z niej zrobić wszystko. Z nią możemy zrobić wszystko. Bo dzięki tym dwóm kolorkom, jeszcze nawet bym powiedziała, że ten i ten, jesteśmy w stanie zrobić piękny makijaż dzienny. W ogóle niektórzy lubią jeden cień nosić na dzień, niektórzy 3, 5, ale no generalnie i do makijażu dziennego, i przepięknie te 4, a nawet bym powiedziała i 5. Tu będzie się sprawdzało idealnie także do makijażu wieczornego. Także naprawdę, jeżeli gdzieś idziemy, chcemy mieć uniwersalną paletę, naprawdę polecam tą. Ponieważ no
Jest i beżowy, i brązy, jakiś tento taki łososiowo-różowy. Oczywiście czarny, chociaż fioletowy. Chociaż czy ta czerń? Tak, ta czerń to jest... Ojen. Patrzcie, ile mi jeszcze zostało na palcu. A to było takie delikatne muśnięcie. I patrzcie, jaką mam dłoń. No, naprawdę to takie przejechanie palcem, więc ta czernia jest naprawdę smolistą czernią. I naprawdę myślę, że teraz będę się bawiła tymi paletami. Jestem bardzo dobrze w stosunku do nich nastawiona. Wiele od nich będę oczekiwała. Dam wam znać, co o nich myślę, ale już moja opinia... Samo patrzenie i dotykanie ich jest dla mnie już przyjemnością i wiem, że jeżeli będę się malowała, to będę robiła to naprawdę godzinami, ponieważ to blendowanie cieni zlewy jest samą przyjemnością. Tak więc w następnych filmikach możecie się spodziewać tutoriali, czy make-upów, czy właśnie testów na żywo, chociaż testy... No i tak wiemy, że będą się super sprawowały te palety, więc nie wiem, czy jest sens robienia testu, ale na pewno coś z tymi paletami będzie i wyczekujcie. To by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, to subskrybujcie mój kanał i dajcie łapkę w górę. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Jeżeli macie ochotę, zostawcie komentarz pod spodem. W opisie znajdziecie wiele informacji, na przykład informacje dotyczące mojej pomadki i oczywiście to, o czym mówię, i postaram się też dać tam linki. Tak więc do zobaczenia w przyszłym filmiku. Pa!